28 września na stadionie przy ulicy Bydgoskiej w meczu 10. kolejki 4. Ligi Piłki Nożnej Granica Kętrzyn zmierzyła się z Wiktorią Bartoszyce. Po ciekawym i dynamicznym meczu nasi piłkarze odnieśli zwycięstwo 5-0 po bramkach Konrada Szerszenia, Kacpra Stępnia, Mariusza Machniaka i dwóch golach Piotra Wojnickiego. Gospodarze zdecydowanie prowadzili grę na całym boisku, stwarzali sobie duże sytuacje do zdobycia bramki. No niestety my im pozwoliliśmy po prostu i pomogliśmy w strzeleniu pierwszego, drugiego gola. Później w drugiej połowie sytuacja troszeczkę uległa zmianie, wyszliśmy wyżej, zagraliśmy agresywnie, ale niestety czerwona kartka, no i się posypało. Kolejne bramki, no i nie mogliśmy nic po prostu zrobić. Brakowało też tej skuteczności, prawda? No, niestety w dalszym ciągu, mówię, takie proste błędy popełniamy, które po prostu w konsekwencji powodują to, że tracimy bramki i nad tym musimy jeszcze na pewno popracować. Gospodarze też, mimo iż na 5 bramek, mogli tego zrobić więcej. Niestety nieskuteczność, nasz bramkarz też połapał parę piłek, także mówię, no niestety zabrakło nam troszeczkę tej skuteczności, no i pech w postaci czerwonej kartki, rzut karny na 3-0, no i później już gospodarze dominowali, nie ma co ukrywać. Mimo tego, że wygraliśmy 5-0, ja nie jestem tak bardzo zadowolony z gry, no bo oczywiście z wyniku jestem. Myślę, że tutaj za dużo było niedokładności, prostych strat. Tak, mimo że staraliśmy się mobilizować, umawiałem chłopaków, żeby podeszli poważnie, no to widać było, że jednak tam gdzieś w podświadomości zawodników jest, że no jest to ostatnia drużyna w tabeli, no i wydawało mi się, że będzie łatwiej, no i przez to chyba tak trochę sami sobie utrudniali robotę, no ale suma summarum, no skończyło się dobrze, no ale gra mogła przede wszystkim być lepsza. Że tak powiem, indywidualne umiejętności nie idą w parze z grą zespołową do końca jeszcze, no i to jest jakby największy problem. Niektórzy chcą pokazać więcej niż powinni w danym momencie, no i to tak się, zamiast pomagać zespołowi, to czasami wychodzi na szkodę. Pracujemy nad tym. Dobrze, że jest taki problem, a nie inny. To zawsze jest, cieszy, jak się strzela przeciwnika 5 bramek w lidze. Niezależnie od tego, to nie jest prosta sprawa. No ale myślę, że stać nas było na więcej w tym spotkaniu i mogę mieć o to lekkie pretensje do zawodników. Cieszy dużo bramek zdobytych w rozrachunku całego spotkania, aczkolwiek do zdobycia tej pierwszej bramki nie było wcale tak łatwo. Musieliśmy się trochę namęczyć, drużyna z Bartoszyc nam przeszkadzała, ile mogła. W końcu się udało strzelić tą pierwszą i tak jak mówiłem już wcześniej przy naszym pierwszym wywiadzie, że drużyny przyjeżdżające tutaj będą się broniły do momentu straty pierwszej bramki, później już będzie nam łatwiej. No i tak wyglądało teraz. Drużyna z Bartoszyc musiała atakować, chciała strzelić bramkę. Zrobiło się luźniej na boisku, czego efektem były nasze kolejne bramki i dużo sytuacji stworzonych, gdzie tak naprawdę ten wynik powinien być o wiele, wiele wyższy. Koledzy się ze mnie śmieją, że zawsze właśnie przy takich sytuacjach za dużo mierzę, za dużo kombinuję, zamiast uderzyć, jak to się mówi, z dużego palca od razu albo na siłę. Natomiast no, ja po prostu taki jestem, że muszę sobie przełożyć, muszę wymierzyć dokładnie i uderzyć. No, myślę, że akurat tym razem właśnie fajnie wyszło. Przymierzyłem z lewej nogi po zwodzie, minąłem obrońcę i no, cieszyliśmy się z kolejnej bramki po prostu. Kolejne spotkanie na własnym stadionie Granica rozegra 12 października z Omulewem Wielbark. Zapraszamy na skrót najciekawszych momentów ostatniego meczu. Kętrzyn mistrzem jest.
granica swych kibiców ma. Wierny kibic śpiewa tak.